Przeglądarka. Zaleca się korzystanie z przeglądarki Mozilla lub Chrome. Nie należy uruchamiać Extranetu w Internet Explorer, ponieważ tam nie działają poprawnie wszystkie funkcjonalności. Logowanie. Adres szybkiego logowania www.wsb.pl/extranet. Następnie kliknij w czerwony przycisk logowania. Wypełnij pola niezbędne do zalogowania. Login. Podaj swój login składający się z prefiksu WRX i 5 liczb. Przykładowy login WRX 93784. Przed pierwszym logowaniem swój login sprawdzisz w otrzymanym od uczelni mailu. Hasło to Twój numer PESEL. Jeśli jesteś absolwentem naszej uczelni, login pozostaje bez zmian. Extranet. Witamy w Extranecie, wewnętrznym systemie komunikacji z uczelnią. W lewym górnym rogu znajdują się linki szybkiego przejścia do Moodle, platformy, gdzie są realizowane wybrane zajęcia online lub też wykładowcy zajęć stacjonarnych mogą zamieszczać dodatkowe pliki, materiały do zajęć. Katalogu bibliotecznego, platformy zdalnego zamawiania książek. W prawym górnym rogu znajdują się 3 ikonki. Wiadomości, koperta, ocen 4+, wydarzeń, karta kalendarza. Liczba w czerwonym kółku oznacza liczbę nowych informacji, np. ile masz nowych ocen lub nowych wiadomości. Obok ikon student może sprawdzić swój numer albumu. Jest to identyfikator studenta, którym posługuje się np. na wszelkiego rodzaju podaniach czy pracach zaliczeniowych. Nie należy mylić tego numeru, ciąg samych liczb, z loginem do Extranetu. Klikając w ikonę koperty można podejrzeć zajawki nowych wiadomości. Klikając w wybraną zajawkę pojawi się pełna treść wiadomości. Wiadomość można również przeglądać bezpośrednio na pulpicie, poniżej planu zajęć. Blok nazwany jest Wszystkie wiadomości. W ciągu roku zbiera się sporo różnego typu wiadomości. Dlatego jest możliwość filtrowania wiadomości po kategorii. Należy kliknąć Wybierz kategorię i wybrać, jakiego rodzaju wiadomości mają pozostać widoczne na pulpicie. Po prawej stronie pulpitu znajdują się kolejno boksy dotyczące ankiet studenckich online, te będą dostępne w trakcie toku studiów, danych kontaktowych. W boksie Kontakt szybko można sprawdzić dane kontaktowe. Opiekuna w dziekanacie, wybranego działu uczelni należy wybrać dział z listy rozwijalnej lub można sprawdzić, jaki jest adres mailowy wybranego wykładowcy. W kolejnym boksie można przejrzeć najnowsze oferty pracy uczelnianego biura karier. Ostatni boks, najbliższe przejazdy, to połączenie z aplikacją otodojazd.pl, w ramach której tworzymy społeczność WSB. Portal pozwala na skrzykiwanie się na wspólne przejazdy autem. Kierowca wystawia trasę i wycenia przejazd, a pasażerowie, akceptując warunki, korzystają z podwózki. Co istotne, dostęp do ogłoszeń mają tylko studenci i pracownicy WSB, co daje większe poczucie bezpieczeństwa zamówienia transportu online. Wracając na górę, na środek pulpitu, znajduje się tu plan zajęć dnia bieżącego. Chcąc sprawdzić plan kolejnych lub wcześniejszych dni, należy operować strzałkami w lewo, prawo, pod nazwą dnia tygodnia. Co ważne, Twój plan jest widoczny najpóźniej 2 dni przed zajęciami. Jeśli jesteś studentem studiów niestacjonarnych, powinieneś widzieć plan zajęć weekendowych najpóźniej w czwartek, przy czym zaleca się sprawdzanie planu w piątek po południu, bo zdarzają się zmiany w planie z nagłych powodów, np. choroba wykładowcy. Należy zwrócić uwagę na legendę znajdującą się pod planem dnia, bo kolory na planie mają swoje znaczenie. Na przykład przedmiot zaznaczony kolorem czerwonym oznacza zajęcia odwołane. By zobaczyć plan w szerszym zakresie z dodatkowymi funkcjonalnościami, należy kliknąć niebieski przycisk Sprawdź cały plan zajęć. Po kliknięciu otworzy się plan zajęć, gdzie można ustawić zakres planu, weekend, tydzień, miesiąc, ustawić widok planu kafelkowy lub tekstowy, ustawić rodzaj zajęć, wykłady, ćwiczenia, seminarium. Z tego miejsca można też sprawdzić adres budynku, w którym mają być zajęcia. Kliknij w oznaczenie budynku, a wyświetli się okno z mapką i adresem budynku. Wydrukować plan w uprzednio podanym zakresie dat. Przechodząc do lewego menu, idąc od góry, przestawimy najważniejsze zakładki. Resztę samodzielnie odkryjesz w dalszym toku studiów. Mój profil, moje dane. Można tu sprawdzić aktualność swoich danych osobowych i kontaktowych, jakie posiada dziekanat. Co ważne, w razie zmiany np. nazwiska czy numeru telefonu, dane należy zaktualizować bezpośrednio w dziekanacie. W tej zakładce możesz również sprawdzić swój numer albumu, nazwę kierunku i specjalności. To przydaje się np. podając dane na okładce projektów zaliczeniowych. Sprawdzić, z kim jesteś w grupach zajęciowych. Kliknij w niebieski tekst Zobacz grupy, a następnie kliknij w wybraną grupę, by wyświetlić listę studentów tej grupy z adresami mailowymi. Adresy widoczne są przy studentach, którzy wyrazili zgodę na udostępnianie adresu e-mail. Jak to zrobić? Pod danymi osobowymi oznacz odpowiedni checkbox i kliknij w niebieski przycisk Zapisz. Zmienić hasło logowania do Extranetu. W odpowiednie pola należy wpisać dotychczasowe, stare hasło oraz nowe hasło i kliknąć Zmień hasło. Ponadto w zakładce Mój profil sprawdzisz m.in. stan swoich płatności, odpowiedzi na złożone podania, informacje dla pierwszego roku. Tu znajdziesz najważniejsze informacje dla rozpoczynających studia w WSB. W kolejnej zakładce lewego menu Plan zajęć sprawdzisz m.in. swój bieżący plan zajęć lub plan wybranego wykładowcy, harmonogram zjazdów. Tu znajdziesz terminarz zjazdów dla danego kierunku i roku studiów. Plany na semestr to plany w Excelu, w których znajdziesz siatki zajęć, czyli w jakich terminach, jakie przedmioty będą realizowane. Należy odszukać swój plan po nazwie, roku i rodzaju studiów. Co ważne, to ogólny plan zajęć bez wskazania, gdzie odbywają się zajęcia. Plan bieżących zajęć należy sprawdzić na pulpicie Extranetu lub w zakładce Plan zajęć, mój plan. Pamiętając, że jest on widoczny najpóźniej na 2 dni przed zajęciami. Na tym planie znajdują się pełne informacje. Kiedy, o której, gdzie, z jakim wykładowcą będą zajęcia. Trzecia zakładka Moje oceny to wirtualny indeks, gdzie sprawdzisz oceny cząstkowe i wstępne, proponowane przez prowadzącego. Na tym etapie jest możliwość sprawdzenia i ewentualnej poprawy oceny. Oceny semestralne są ocenami ostatecznymi. Te oceny są wliczane do średniej ocen. Student ma dostęp do Extranetu również po zakończeniu studiów, by móc przeglądać swój wirtualny indeks. W zakładce kontaktu godziny dyżurów można sprawdzić terminarz dyżurów władz, znaleźć kontakt do wybranego działu uczelni, sprawdzić lokalizację poszczególnych budynków uczelni oraz dostępne nieodpłatne miejsca parkingowe. W bloku czerwonego menu w pierwszej zakładce Organizacja toku studiów m.in. sprawdzisz harmonogram roku akademickiego, gdzie znajdziesz terminy przerw świątecznych. Dowiesz się więcej o zajęciach realizowanych w e-learningu, języka obcego, wychowania fizycznego i sekcjach sportowych, praktyk studenckich. Kolejna zakładka to dziekanat. Tu należy odszukać tablicę ogłoszeń online dla swojego kierunku i roku studiów, bo to opiekun kierunku publikuje wszystkie ważne i terminowe informacje. Dlatego student ma obowiązek monitorować swoją tablicę na bieżąco. W tym miejscu warto skorzystać z funkcjonalności tworzenia własnego lewego menu z ulubionymi stronami Extranetu. Jak to zrobić? Wejdź w zakładkę dziekanat i odszukaj swoją tablicę ogłoszeń. Kliknij w tytuł lub czytaj więcej, by otworzyć stronę z tablicą. Następnie po prawej stronie kliknij w przycisk Dodaj do moich skrótów. Po kliknięciu w lewym menu pojawi się granatowy blok menu Moje skróty, w których będą strony przez Ciebie dodawane, bo na większości stron Extranetu jest aktywny przycisk dodawania skrótów. Skrót do strony możesz w każdej chwili usunąć. Wystarczy kliknąć w X przy nazwie zakładki. Wracając do lewego czerwonego menu, w dalszej kolejności znajdziesz zakładki informujące o stypendiach i zniżkach, działalności biura karier, w tym m.in. oferty pracy i staży, informacji o targach pracy. W innych działach jak biblioteka, Centrum Współpracy z Zagranicą, Pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych czy organizacje studenckie. Blok pomarańczowy w lewym menu to zakładki z plikami do przeglądania czy pobrania. W zakładce Zarządzania Regulaminy Procedury Przewodniki znaleźć można m.in. instrukcję, jak zainstalować plan zajęć w telefonie, wytyczne, jak przedłużyć legitymację, informacje o program stypendiów czy zarządzenie o godzinach rektorskich. Natomiast w zakładce Druki do pobrania znajdziesz niemal wszystkie druki funkcjonujące na uczelni w wersji online, dzięki czemu nie musisz tracić czasu na dotarcie do danego działu, by tylko pobrać tam druk do wypełnienia. W ostatnim żółtym bloku menu przez zakładkę Zgłoś błąd można zgłaszać administratorowi portalu błędy techniczne. Nie należy tu zgłaszać rozbieżności w danych, np. osobowych lub ocenach. Te kwestie należy wyjaśniać w odpowiednim dziale administracji uczelni. Na przykład zmianę nazwiska zgłasza się w dziekanacie, a błąd w ocenie swojemu wykładowcy. Pamiętaj, że Extranet to portal, więc szukając jakiejś informacji czy dokumentu możesz dotrzeć bezpośrednio przez zakładki w menu lub przeszukując zasoby. Wyszukiwarka na górnym pasku Extranetu działa podobnie jak wyszukiwarki internetowe. Wpisz słowo lub wyrażenie i kliknij Szukaj. W każdym momencie można skorzystać z pomocy portalu, klikając w przycisk znaku zapytania na niebieskim polu. Ikona w prawym górnym rogu strony. Życzymy przyjemnego korzystania z portalu. Czytał Daniel Cichoń.